Zapraszamy 26 października po raz kolejny tutaj przy współpracy z miastem Piła pod patronatem pana prezydenta. Tym razem 9 walk w karcie głównej, 5 walk w formule K1, będą to walki zawodowe oraz 4 walki w boksie. Gala rozpoczyna się o godzinie 19, natomiast już od godziny 18 będzie można na halę wejść. Przed tą kartą główną, czyli przed tą 19, odbędą się jeszcze walki pokazowe naszych najmłodszych zawodników. Niezwykle ważne, żeby ci panowie w sposób sportowy swoją energię i umiejętności kanalizowali, tak można by powiedzieć, żeby faktycznie sport był takim miejscem, w którym te swoje umiejętności, siłę będą wykorzystywać. I myślę, że istnienie takich klubów, bo to pewnie pytanie za każdym razem jest takie, czy koniecznie trzeba się bić, jest na pewno też odpowiedzią na to, czy młodzi ludzie znajdą zajęcie, znajdą ujście tej energii, która czasami ich rozpiera, umiejętności, które posiadają, w sposób sportowy i taki, który gwarantuje również nie wchodzenie w kolizję z prawem. Panowie za mną stojący to bardzo często dominują Syriusze, czyli nagrody prezydenta, jeżeli chodzi o dział sportowy, bo faktycznie mamy klub, który jest młody, bo 5-lecie dopiero, a z drugiej strony niezwykle utytułowany i w kraju, i za granicą. Walka wieczoru, myślę, że starcie w kickboxingu na najwyższym poziomie w Polsce. Także będzie tu Maciej Draje, Maciej Romarkowski. Natomiast tak jak tutaj pan prezydent powiedział, nasi chłopacy, którzy tutaj z tyłu stoją, to są medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, na pewno będzie ten najwyższy.